Hej, witam was bardzo serdecznie. Nie, z tej strony Mateusz, a to jest pierwszy odcinek z gry dosyć krótkiej, ale nie tyle co prostej, ale bardzo wciągającej, czyli chronologii. Więc zacznijmy pierwszy chapters. Chapters, tak. Pod tytułem Arcy Awake. Dobrze? Arcy Awake. No. Once upon a time, not long from now, our society was built on the vapor dispensing from the underground. It powered every machine in the metropolis, kept us moving forward. But in our desire for progress, we abused its power. I was there when the world ended. I let it happen. Tak, więc ta gra głównie jest grą logiczną, na której będzie polegało coś przedstaw, żeby przejść dalej. Rozumiecie, o co mniej więcej w tym chodzi. I wake up in a daze. How long have I been lying here? I try, but don't remember anything. I have to find out where I am. Więc tak, chapter 1, Arcy Awake. Tak? Nie, nie umiem mówić nic. Dobra, biegniemy. Everything here is familiar, and yet so changed, so aged. Tak. Jak tutaj widzimy, mamy zagadki logiczne i settings. Audio. Powinno być dobrze. Skończyłem, że to chyba indyk jest, czyli gra indie, nie jestem pewny. What is this place? What is this place? Ale bardzo przyjemnie się w to gra, jest bardzo wciągająca. This forest is really giving me the rough side of its tongue. Jak widzimy, po pierwszym levelu może tego nie widać. Gra już się zaczyna na trzecim, na czwartym. Ogólnie tutaj nie ma walki, taka na wyluzowanie, na pogadanie. Myślę, że każdy odcinek będzie miał po jednym chapterze, chapterów bodajże 7 albo 8. I powinniśmy jakoś... Myślę, że powinniśmy skończyć tą grę szybko. I kolejną sprawą... Kolejną sprawą będzie to, że... Time is unraveling around me. Jak będę na przykład gdzieś się zawieszył, czyli nie będę wiedział co zrobić, będę kombinował, to będę po prostu robił wcięcia. Najprościej w życiu. Dobra. Odnaleźliśmy before zegarek, którym zmieniamy czas na jakieś dziwne odludzie. I na piękną krainę, więc biegniemy. Dobra, pewnie teraz będę musiał zmienić czas, tak. Ogólnie, kurde. Ogólnie w takie gry nie jestem za dobry, ale... Myślę, że coś powinienem ugrać z tymi cięciami właśnie. Bo jak nie przeszedłem jeszcze chapteru trzeciego, na trzecim się zaciąłem, ponieważ nie wiedziałem co zrobić. I to na przykład
mogę jedną rzecz przejść w 10 minut, a w drugą mogę przejść na przykład w godzinę się męczyć. A, dobra. Tutaj musimy ponownie zmienić czas, aby otworzyć bramę. Co to? A, zmienimy czas. I zapraszam ogólnie do komentowania naszych, bo mówię, moich filmów, które są, nie wiem czy ciekawe, ale na pewno warte uwagi, ponieważ jak jakiejś gry nie przechodziliście, tam będziecie mogli zobaczyć, jak to przejść na 100%, na przykład moja seria z Fable. Znam tu grę na wylot, praktycznie wszystkie sekrety znam, no, po prostu. Wiem, jak otworzyć każdą demoniczne drzwi, wiem, gdzie jest każdy srebrny klucz. All these muddled memories unstuck in time. Ale ja... My head needs rest. Więc ja się już z wami żegnam, bo to już koniec pierwszego chapteru. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania, do lajkowania, więc na razie. Things started coming back to me. My childhood, the monastery, my mentor, teaching me about the mystical practices of alchemy and the physical laws of science. Later, seemingly endless experimentations to enchant the vapor to create a new energy source. Then finally, breaking the code and entering a brand new field of awareness.